partyzanów było wielu. Nowy bosonogi Tarzan mieszka w Londynie, nazywa się John Clayton, mieszka w wielkim zamku Greystoke, jest lordem brytyjskim i głosuje za Unią Europejską. A to chyba nie ten film. W każdym bądź razie prawie 10 lat minęło, odkąd wyrwał się z Afryki, z Konga, ale teraz ktoś zastawił na niego pułapkę. I... Tarzan is back. You are Lord of the Apes. King of the jungle, Tarzan! Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi zawsze o pieniądze, władzę i zemstę. Czasem też o seks. Król Belgii, niejaki Leopold chyba drugi, jedyny i prywatny władca Konga, zachłanny kutasina i ludobójca, chce krwawych diamentów i kości słoniowej i silnych niewolników. I władzy absolutnej nad Kongiem. Jakbyście pytali tak ogólnie o dzisiejszy burdel na świecie i w Europie, to ten film nieźle pokazuje taki chory kolonializm, kiedy różne kraiki, takie jak na przykład Belgia, Holandia czy Portugalia, za zgodą i przyzwoleniem Europy ogniem, mieczem i karabinem podzieliły i zniewoliły pół świata. No na nie skutki mamy do dziś. Sam Leopold II, królik Belgii, był odpowiedzialny, uwaga, uwaga, za śmierć ponad 10 milionów ludzi w Kongu. 10 milionów. Koszmarny skur... King Leopold controls the Congo. Nasz nowy Tarzan, czyli John Clayton, zostaje podstępem ściągnięty znowu do Konga. I tam zostaje uderzony w najczulszy punkt. I need you to scream for me. Like a Tarzan. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. Tarzan, czyli nasz aktor, przypomina zimny głaz, taki bez uczuć i emocji. No, sztywniak okrutny, no ale tak został wychowany w dżungli. Samuel L. Jackson, prawie jak z Nienawistnej Ósemki, czyli Amerykanin walczący ze wszystkimi. Do tego czarny charakter Christopher Waltz i ona, Jane, czyli dziewczyna Bonda, znaczy dziewczyna Tarzana. Ta trójka daje temu filmowi i naszemu bohaterowi radosno-ironiczne wsparcie. I tak naprawdę to oni kradną ten film. Tarzan, nowy Tarzan jako całość to po pierwsze świetne zdjęcie i cała realizacja i ta akcja z dramatem i emocjami w tle. I chyba najważniejsze to po prostu takie big adventure w starym, dobrym stylu. Przygoda, miłość i walka o dobro. Takie tam niemodne wartości. Miałem obawy po cholerę kręcić 21. Tarzana, ale dobrze się to ogląda i w zalewie supermenów w lateksowych gaciach to taka miła, aczkolwiek muszę zwrócić uwagę, taka staromodna odmiana i może dla niektórych będzie zbyt naiwna. Tylko tak się zastanawiam, czy taki Tarzan na bosaka, który skacze lepiej niż Spider-Man, może wygrać u widzów z na przykład taką podrasowaną elektronicznie i efektami blaszanką w stylu Ironmana czy Batmana. No nie wiem. Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Jest jeszcze jeden plus tego filmu. W zaledwie kilku scenach potrafił pokazać, że najbardziej krwiożerczym, najbardziej perfidnym i najgłupszym stworzeniem na tym świecie jest człowiek. No, takie odkrycie. The jungle consumes everything.
Miło jest zobaczyć świetnych aktorów w tych rolach, aczkolwiek mam wrażenie, że Waltz i Jackson trochę jadą na autopilocie, ale tutaj to idealnie pasowało. A więc cóż, nowy Tarzan, Tarzan Legenda to taka fajna przygoda. Dobrze się ogląda, jeżeli się nie oczekuje, że to będzie głębia emocjonalno-psychologiczna, tylko po prostu wow. A więc na 10 w skali Kinemaniaka daję temu filmowi 6,5, 7 i tylko jednego żałuję, że twórcy jednak nie poszli parę kroków dalej i nie zrobili filmu naprawdę dla dorosłych. Bardziej krwawego i mocniejszego. Ale i tak jest nieźle.